Dzień dobry, nazywam się Jakub Bartoszek i opowiem dziś, jak działa robot kroczący Map Robotics i jak wykorzystać tę wiedzę w przemyśle 4.0. Roboty kroczące coraz częściej pojawiają się w internecie i pewnie część z Was miała już możliwość zobaczyć takiego robota na żywo. Jednak niewiele osób wie, jak działają i co znajduje się wewnątrz. Na zdjęciu widzimy jeden z prototypów Map Robotics. Jest to dynamiczny, czworonożny robot kroczący, zdolny do skoków czy biegu. Najważniejszym elementem robota kroczącego są jego aktuatory. Dzięki nim każda noga jest swojego rodzaju manipulatorem, którym możemy sterować pozycją i momentem obrotowym. Taki aktuator zbudowany jest z silnika BLDC, przekładni i naszej autorskiej elektroniki. Elektronika pozwala na dokładną kontrolę wszystkich parametrów ruchu, ale również na odczyt takich parametrów jak położenie czy generowany moment obrotowy, dzięki czemu robot jest w stanie wykryć kontakt nogi z podłożem, ale również odczyt siły jest na tyle dokładny, że może określić, po jakim materiale idzie. Widoczny na zdjęciu napęd potrafi generować 12 Nm momentu obrotowego przy 400 obrotach na minutę, a waży zaledwie 500 gram. Opracowana przez nas elektronika zajęła nam najwięcej czasu, jeżeli chodzi o dotychczasowy rozwój robota. Jednak jest już na takim etapie, że dostarczamy ją do pierwszych klientów. Napędy są wykorzystywane nie tylko w robotach kroczących, ale również w mobilnych i manipulatorach. Obecnie rozwijamy też napęd, który będzie stosowany w latających statkach powietrznych. W korpusie robota umieszczone są komputery sterujące jego pracą, bateria i moduł zarządzania energią. Korzystamy z gotowych minikomputerów przemysłowych, ale również opracowanych specjalnie pod tego robota układów. Na przykład moduł zarządzania energią pozwala na zmianę baterii w robocie bez konieczności uruchamiania restartu i potem ponownego uruchamiania całego systemu. Jak robot kroczący widzi świat? Korzystamy z trzech typów sensorów. Kamera głębi pozwala zbudować mapę 3D najbliższej okolicy i zaplanować kolejne kroki. Aktuatory dają nam informacje o pozycji kątowej napędów i generowanym momencie obrotowym, dzięki czemu stabilizujemy korpus i odczytujemy moment kontaktu stopy z podłożem. IMU, czyli akcelerometr z przyspieszeniomierzem, pozwala na stabilizację korpusu i określenie orientacji robota w przestrzeni. Na początku, gdy rozwijaliśmy nasze roboty, zazwyczaj było tak, że jak wykonaliśmy oprogramowanie, testowaliśmy je bezpośrednio na prawdziwym robocie. Powodowało to wiele problemów, łatwo było zniszczyć sprzęt i wydłużało czas trwania projektu. Dziś korzystamy z symulatorów, w których wszystko najpierw testujemy. Taki cyfrowy bliźniak mocno ułatwia pracę. Na przykład, gdy operator zdalnie steruje robotem, rejestrujemy parametry, a potem jesteśmy w stanie wszystko zdalnie odtworzyć w symulacji. No i wszystkich przypadków i niespodzianek jest coraz mniej. Dla Map Robotics najważniejszy jest rozwój technologii kroczących. Przed nami jeszcze dużo pracy, jednak już niedługo będzie można zobaczyć nasze roboty w podziemnych sieciach pod ulicami miast. Obecnie ten etap wymaga jeszcze trochę pracy i funduszy, dlatego obecnie rozwijamy projekty dla klientów zewnętrznych. Najczęściej dostarczamy je dla edukacji i projektów badawczo-rozwojowych, ale zrealizowaliśmy też kilka projektów dla przemysłu. Jednym z ciekawszych produktów, które dostarczyliśmy, jest główny sterownik robota dezynfekującego. Sterownik taki odpowiada za napędy tego robota, obsługuje jego wszystkie sensory, a także zarządza energią w robocie. W tym projekcie nasi inżynierowie wykorzystali wiedzę i doświadczenia, które zdobyli podczas tworzenia naszych robotów, dzięki czemu szybko dostarczyliśmy działające rozwiązanie. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany nietypowym rozwiązaniem, to zapraszam do kontaktu z Map Robotics. Dziękuję.